Rok 2000 był w Stalowej Woli czasem świętowania jubileuszu dziesięciolecia Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Stalowa Wola Rozwadów. Była to dla mnie wielka radość, ponieważ w 1990 roku zakładałem tą imprezę, współorganizowałem ją cały czas i prowadziłem festiwalowe koncerty. Jubileusz miał bardzo bogaty przebieg. Zorganizowaliśmy wtedy wspaniałe koncerty, a finał jubileuszu możemy określić, iż miał wielki styl. 21 października 2000 roku przybyła bowiem do Stalowej Woli wielka gwiazda światowych scen, słynna śpiewaczka Teresa Żylis-Gara, która w rozwadowskim klasztorze dała koncert dla festiwalowej publiczności. To było wielkie wydarzenie w historii miasta. Teresa Żylis-Gara zgotowała słuchaczom prawdziwą ucztę, wykonując głównie utwory o tematyce maryjnej. Były to m.in. kompozycje Schuberta, Bacha, Gounoda czy Caccini'ego. Na bis artystka wykonała przepiękną pieśń Stanisława Moniuszki o Władco Świata. Słuchacze byli zachwyceni, ponieważ sztuka, którą prezentowała Teresa Żylis-Gara, to nie była zwykła interpretacja utworów. To było coś więcej. To było malowanie głosem. Tak można określić to, co usłyszeliśmy. Nic dziwnego, że gdy artystka pojawiła się w prezbiterium świątyni, zgotowaliśmy jej wszyscy wielkie owacje. Wszyscy dziękowaliśmy jej za to, czego doświadczyliśmy. W podzięce artystka otrzymała grafikę Stanisława Świecy przedstawiającą rozwadowski klasztor, a więc tę świątynię, w której wystąpiła, w której dostarczyła słuchaczom tylu niezapomnianych przeżyć. Po koncercie odbyło się spotkanie ze śpiewaczką w kawiarence Przystań. Tam, w kameralnej atmosferze, była okazja do zadania jej wielu pytań, do rozmów, do wymiany doświadczeń. Warto zauważyć, że artystka rozmawiała z wielką skromnością, choć mieliśmy przed sobą największą, wspaniałą gwiazdę światowych scen. Było to moje drugie spotkanie z Teresą Żylis-Garą. Po raz pierwszy zetknąłem się z nią 21 czerwca 1999 roku w Bazylice Leżańskiej. Światowa gwiazda dała tam wówczas koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, w ramach imprezy, którą założyłem w 1992 roku. Cieszyłem się wówczas, że na tym festiwalu gościmy Teresę Żylis-Garę. Wykorzystałem czas jej pobytu w Leżańsku, aby z nią porozmawiać i przeprowadzić bardzo ciekawy wywiad. Moją rozmowę z artystką, zatytułowaną Dążyć do doskonałości, rozpocząłem od zapytania o kwestię o to, w jaki sposób zainteresowała się muzyką i śpiewem. Oto co odpowiedziała. Śpiew łączył się nierozerwalnie z moim dzieciństwem. Był nieodłączną częścią moich dni, mojego jestestwa. Wyniosłam to prawdopodobnie z atmosfery rodzinnej.
Moi rodzice śpiewali, moje rodzeństwo śpiewało. Cały nasz dom rozbrzmiewał śpiewem i nikt nie mógł sobie wyobrazić życia bez śpiewu. Grało się także na gitarze, mandolinie. Śpiewało się u nas piosenki zasłyszane, a ponieważ pochodzę z Wileńszczyzny, wykonywaliśmy śpiewy mniejszości narodowych – ukraińskie, białoruskie, rosyjskie. No i oczywiście pieśni polskie. Moniuszko był na co dzień. Myślę, że to wszystko, o czym powiedziałam, ukształtowało moją potrzebę wypowiedzenia się właśnie w śpiewie. Później, kiedy już byłam starsza, nadal pragnęłam śpiewać. Nie myślałam jednak o karierze. Coś takiego było dla mnie bardzo odległe i nie stanowiło mojego celu. Chciałam po prostu dobrze śpiewać. Myślałam o tym, aby dążyć do perfekcji, lecz nie miałam jakichkolwiek pomysłów na przyszłe życie artystyczne i zawodowe. Jak się z czasem okazało, zainteresowania wyniesione z domu stały się zaczątkiem wielkiej wokalnej przygody. Kontynuowałem moją rozmowę z Teresą Żylizgarą. Kiedy po zakończeniu wojny musieliśmy opuścić Wileńszczyznę, zgłosiłam się do szkoły muzycznej w Łodzi, ponieważ tam się znaleźliśmy. Poprosiłam, aby mnie nauczono śpiewać. Jednakże byłam za młoda, aby podjąć regularne studia, ale trafiłam na bardzo mądrych profesorów, którzy mnie nie odrzucili, tylko poprosili o zaprezentowanie czegoś. I kiedy mnie usłyszeli, powiedzieli tak: jesteś jeszcze mała, ale możesz przyjść za tydzień. Zaśpiewasz nam piosenkę za każdym razem inną. I tak było aż do czasu mojej dojrzałości, kiedy już mogłam rozpocząć naukę. Najpierw w szkole podstawowej, potem średniej i wreszcie wyższej. Wszystkie te lata spędziłam w Łodzi. Byłam szczęśliwa, że mogłam pracować nad moim głosem. Stało się to nieodzownym elementem mojego życia. I kiedy po ukończeniu liceum ktoś mnie pytał, co byś chciała robić, odpowiadałam: śpiewać. Ale że to zainteresowanie wejdzie na tak szerokie tory, że tak się moja kariera rozwinie, bo już wówczas to słowo padło, nigdy nie przypuszczałam. Zainteresowałem się także wydarzeniami z owej kariery, o której Teresa Żylizgara wspomniała. I zapytałem, czy mogłaby pani opowiedzieć o najciekawszych wydarzeniach z wielkich scen, podzielić się z nami swymi przeżyciami ze spotkań ze wspaniałymi ludźmi, wielkimi dyrygentami, solistami, publicznością. Wszak każda z takich chwil wywoływała różnorakie odczucia, pozwalała zdobywać nowe doświadczenia. I Gwiazda wspominała tak: naturalnie, miałam szczęście znaleźć się w takich sytuacjach. Po pewnym początkowym okresie trafiłam na duże sceny operowe i tam śpiewałam pod batutą tak słynnych dyrygentów jak Herbert von Karajan, Karl Böhm, Colin Davis, Zubin Mehta, Wolfgang Sawallisz. Największą przyjemność sprawili mi Colin Davis i Giuseppe Patane. Colin Davis powiedział do mnie kiedyś po przedstawieniu Otella w Covent Garden w Londynie: powinienem pani oddać dzisiaj moją batutę, ponieważ nie miałem za wiele do powiedzenia. Pani powinna ją wziąć. A drugie sympatyczne zdarzenie miało miejsce wtedy, kiedy Giuseppe Patane, również w Otellu, rozpłakał się, dyrygując ostatnią sceną czwartego aktu opery. Bardzo często spotykałam się ze wspaniałym odbiorem publiczności. Tak działo się zarówno w Metropolitan Opera, jak
i w innych wielkich teatrach. Taka reakcja słuchaczy utwierdzała mnie w przekonaniu, że powinnam przykładać się jeszcze bardziej do pracy nad moim głosem i doprowadzać go do coraz większej perfekcji. Owo dążenie do technicznej doskonałości stawało się nawet moją obsesją. Pyta mnie pan o wspomnienia. Różne bywały historie na scenach. Na przykład kiedyś w Metropolitan Opera w Cyganerii miałam na sobie szal o dużych oczkach zrobiony na drutach. Tak też zostałam położona na łóżko jako umierająca Mimi. Rudolf, który podbiegł do mnie, a był nim Domingo, widząc, że umieram, zaczepił się guzikiem o ten szal i nie mógł się ruszyć. Wpadłam wtedy w panikę, a on powiedział: spokojnie, spokojnie, dam sobie radę. I rzeczywiście poradził sobie, urywając guzik. W drugiej połowie czerwca 2005 roku udałem się do Krynicy Górskiej, aby tam poprowadzić koncerty odbywające się w ramach krynickich spotkań z kulturą chrześcijańską. Te imprezy były naprawdę wspaniałe. Wystąpili wówczas słynny tenor Wiesław Ochman, popularny aktor Krzysztof Kolberger i oczywiście wielka gwiazda światowej sławy śpiewaczka Teresa Żylis-Ngara. Po raz kolejny miałem okazję poprowadzić jej koncert. Po raz kolejny miałem okazję posłuchać, jak wspaniale śpiewa, i doświadczyć atmosfery, wspaniałej atmosfery imprezy, której jest gwiazdą. Po koncercie wielu ludzi chciało z nią porozmawiać, otrzymać autograf gwiazdy. To było wielkie przeżycie, wielka, wspaniała atmosfera. Te chwile opisywałem na łamach okolicznościowych wydawnictw, które wówczas z okazji festiwalu ukazały się w Krynicy Górskiej. Słuchając śpiewaczki tak wielkiego formatu jak Teresa Żylis-Ngara, wielu ludzi zadawało sobie pytanie: co robić, aby osiągnąć tak wielki kunszt, aby tak wspaniale śpiewać, aby tak wspaniale operować głosem? We wspomnianym już przeze mnie wywiadzie z Teresą Żylis-Ngarą zapytałem także ją o to, co radzi wszystkim, którzy pragną wspaniale śpiewać, co radzi wszystkim adeptom sztuki wokalnej i jakie były jej rady, co powiedziała? Podkreślam, że trzeba mieć pasję do śpiewu. Temu, kto tak podchodzi do swojej pracy, wróżę dobrą przyszłość. Natomiast jeśli widzę, że ktoś zajmuje się śpiewem tylko po to, żeby zrobić karierę, nie wydaje mi się to słuszną drogą. Zawsze mówię o tym bardzo wyraźnie. Nie ma bowiem pojęcia czasów pracy nad głosem. Każdy, nawet doświadczony śpiewak, musi nieustannie zabiegać o doskonalenie swoich umiejętności. Nie wyobrażam sobie dobrego śpiewaka bez dobrej techniki wokalnej. Jeśli dzisiaj słuchamy Pavarottiego, który przecież jest w pewnym wieku i śpiewa tak, jak śpiewa, dokonuje tego dzięki wspaniałej technice. Są również inni znakomici śpiewacy, którzy pomimo upływu czasu chcą pozostawać na topie. Oni także zachowują świeżość głosu, ponieważ poznali tajniki dobrego śpiewu. To wielka radość, gdy na naszych życiowych szlakach możemy spotykać ludzi utalentowanych i wybitnych. Taką osobą jest z pewnością Teresa Żylis-Ngara. Osoba o wielkim talencie, o wielkiej sławie, która tyle razy cieszyła publiczność.
Ja również wyrażam wielką radość i cieszę się, że mogłem spotykać Teresę Żelizgarę, że mogłem prowadzić jej koncerty, że mogłem z nią porozmawiać i przeprowadzić bardzo ciekawy wywiad. Jestem jej za to bardzo wdzięczny. Życzę sobie i Państwu, abyśmy z takimi ludźmi mogli mieć jak najczęściej kontakt, bo przecież oni nas uskrzydlają, oni nas radują, oni wznoszą nas na wyżyny ducha. Tacy ludzie jak Teresa Żelizgara są nam cały czas bardzo, ale to bardzo potrzebni.